Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej, chyba pierwszej, bo już nie jestem pewien, czy kiedyś tego na tym kanale akurat nie nagrywałem, ale na poprzednim kanale było sporo materiałów z tej gry, a mamy do czynienia z grą Gloria Victis, która jest grą MMORPG w świecie, powiedzmy takiej fantazy, właśnie nie, to może nie będzie fantazy, bo to ani trochę nie jest gra przeznaczona dla ludzi, którzy uwielbiają wielkie demony, potwory, straszydła, magię i kurde, sieć terroru i zniszczenie. Ta gra jest bardziej przystosowana do graczy, którzy lubią motyw stricte średniowieczny. Ja sobie tutaj troszeczkę ściszę do 20, bo nie wiem, czy nie za głośno jest. Jest to gra polskiego studia. I właśnie oni zajmują się stworzeniem tej gry. Polecam. To jest faza early alpha. To jest wszystko w fazie budowania. Ale trzeba przyznać, że naprawdę chłopaki mają bardzo fajny content. Okej, ja się zaloguję. Zobaczymy. W ogóle chciałbym podkreślić, że muzykę do tej gry komponowali ci sami twórcy, co muzykę do Wiedźmina. Co zresztą daje się troszkę odczuć, jeżeli słychać faktycznie, jeżeli nie, to w następnym materiale na pewno podgłośny dźwięk. A w samym filmiku dorzucę link do ścieżki dźwiękowej, którą można tutaj usłyszeć. Dobra, no to zalogujmy się, zobaczmy, jak ta gierca wygląda. Wygląda oczywiście. Wrong password. Teraz. No, pomylił mi się hasło. Okej. Okay. Jak już wcześniej wspominałem, nagrywałem tę grę już nie raz. Przedstawia się ona bardzo, bardzo fajnie, jeżeli chodzi o mechanikę gry, którą zresztą zobaczymy niedługo, jak tylko wejdziemy do gry, ale najpierw pokażę wam, jak mniej więcej wygląda panel tworzenia postaci. Zacznijmy od tego, że troszeczkę długo się wczytują tekstury, mi spadły FPS-y do 26-27 klatek na sekundę. No, troszkę mnie to smuci, no niestety, no nie poradzisz. Zazwyczaj grałem Ismirami, czyli to jest taki odpowiednik wikingów. Ale mamy kilka innych ras, nacji, bo rasy mamy cały czas człowieka. Do wyboru mamy płeć męską i żeńską. Problem polega na tym, że mamy niestety w chwili obecnej tylko i wyłącznie męską. A frakcje mamy cztery. Mamy Midlandczyków, mamy Ismirów, a tutaj są prawdopodobnie Azebowie, a tu Sangarczycy. Bardzo polecam odniesienie do strony Gloria Victis Game, gdzie będą dokładne opisy wszystkich tych frakcji. Ich dobre, mocne, słabe, historia, wojskowość, etc. To wszystko znajduje się na ich stronie, więc nie ma sensu, żebym je wam to teraz tutaj czytał. Mogę wam, możecie sobie co najwyżej spauzować. O. Dziękuję, dobra. Ogólnie polecam zapoznać się z tą grą. Faktem, żeby móc w nią zagrać, trzeba w chwili obecnej zapłacić. Ale planowane jest tak, żeby ta gra była przede wszystkim darmowa. Ale to, zanim to się stanie, to ja pierdolę. Pewnie trochę czasu minie, bo ona już jest w trakcie produkcji bardzo długo. A jeden z twórców, miałem okazję poznać. Również zajmuje się rekonstrukcją. Serdecznie pozdrawiam. Dobra, jak wygląda budowanie swojej postaci? Śmiesznie się zapada, to trzeba by było poprawić, że stopy mu się zapadają w teksturę. To jak to jest spoko, tak w przypadku większych stóp to one się zapadają, to jest takie trochę głupie. Dobra, z racji tego, że w średniowieczu ludzie nie byli zbyt wysocy, to robię tak poniżej średniej. Rozmiar tułowia będzie wielki, barczysty czy nie? No, ja bym go zrobił takiego mimo wszystko średniego. Wielka głowa, mała główka. Dobra, poniżej średniej, taką sobie myknę. Wielkiego wyboru nie mam. Wielkie łapy. Będzie wielkie łapy, bo będzie wielkim napierdalaczem. I wielkie nogi. Dobra.
Kolor skóry. Wielkiego wyboru nie mamy, bo mamy kolory, które... To, ale coś się to muszę przyznać. W poprzedniej wersji tworzenia postaci, jak mieliśmy tutaj całe to tło, nichuja nie było widać różnicy między jednym kolorem skóry a innym. Zresztą tutaj one są wszystkie takie bardzo spokrewnione ze sobą kolorystycznie, może są jaśniejsze, trochę ciemniejsze. Trudno mi jest określić, jakie to są dokładnie kolory, ale powiedzmy takie kolory skóry. Ale no, czy to jest Latynos? No na pewno nie będziemy to Murzynów, czyli to jest już rasistowska gra. Fu, 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 rasizm. Rasizm. Bardzo dobrze. Więc na kolor skóry tutaj zatrzymam się. W trzecim module mamy szczegóły głowy, czyli twarz. Mamy tutaj, kilka. O ja pierdolę. Jakiś ty piękny. Kilka paskudnych gęb, mordy dosłownie, nie wiem skąd oni je wzięli. Ta jest w miarę spoko. To też nie jest spoko, to też nie jest spoko. Ja, mój smutku, te twarze są paskudne. Nadal są paskudne. Nie wiem, kto czym się kierował, tworząc te twarze, albo mam ich około 20. Ja sobie wybiorę tamto, o której mówiłem, że jest w miarę spoko, czyli numer 8. Gościu to wygląda w miarę jak człowiek. Broda. I teraz jedziemy. Numer 3. Raz, dwa. Dwa mamy, taką brudkę, 3, 4, 5. No mamy róż... O, to wygląda typowo wikińsko, tak przynajmniej się kojarzy. Ale my chcemy Midlandczyka. No, my chcemy Midlandczyka, dlatego będziemy trochę inaczej tutaj jego facjatę przerabiać. O, może być takie, będzie typowo we François, albo nie, nie do we François. Wygląda spoko. No i oczywiście głowa. Jakieś obłosienie na głowie. Jakieś takie magiczne, kurczę, to wygląda dziwnie, że tutaj są takie przebłyski, jakby ta tekstura wchodziła mu w czaszkę. No ale cóż. Dalej, no mamy takie... A to wygląda też tak nieciekawie. Nie, brzydka fryzura, nie podoba mi się. Ale ona się w większości przypadków nie zmieniła. Kolejna. I tak dalej. O, kurde, pierwsze co myślałem, że w momencie jak będzie fama na wikingów, to ludzie będą popierdziać w takim właśnie fryzie z typową brodą wikińską. No i faktycznie, jak grałem u Whispirów, to tak było. Myk, 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 ja bym chciał... O kurde, Chirokes. A to ani trochę nie pasuje. Ja sobie zrobię jakiegoś takiego typowego Mena Wiochmena. O, tego, Men Wiochmen. Trochę te tekstury dziwnie wyglądają, nie wiem, mam wrażenie jakby on łysiał tutaj, albo te tekstury jakoś dziwnie się rozlewały, nie wiem, jakiś taki dziwny efekt. No i oczywiście kolory włosów, tego tu naprawdę wiele nie ma, więc nie ma się co tutaj spinać z tworzeniem postaci, ale chcę wam pokazać wszystko to, co ta gra ze sobą proponuje. Ja sobie zrobię siwka, czekiego? Nie, białego, będzie Wiedźminem. Dobra, no i oczywiście przechodzimy w tworzenie imienia postaci, nazwę go Regis. Możemy pójść w siłę i to mamy opisane, co daje nam siła. Zwiększa ilość punktów wytrzymałości, zwiększa wartość bazowych obrażeń, zwiększa bazową redukcję obrażeń siecznych, zwiększa maksymalny udźwig postaci. Spoko. Budowa. Zwiększa maksymalny udźwig postaci, czyli widzimy już jedno, czyli nawet idąc w budowę możemy po prostu olać resztę. Zwiększa ilość punktów życia przydatne, zwiększa regenerację punktów życia przydatne, zwiększa ilość punktów wytrzymałości, zwiększa bazową redukcję obrażeń obuchowych. Ogólnie stwierdzam, że... jeszcze zwinność, zwiększa obrażenia z łuku, noża, zwiększa bazową redukcję obrażeń kłutych, zwiększa regenerację wytrzymałości oraz skraca czas zachwiania postaci. Tego wcześniej nie było z tym zachwianiem, ale słyszałem, że tutaj można normalnie kopać, wchodzić z buta, taki front kick na mordę, jeb! Jak to wyjdzie, to nie wiem, się okaże. Ścieżki dźwiękowej na razie nie ma. Tutaj mamy rodzaje pancerzy, lekki, średni i ciężki. Zaczyna się tutaj lekki pancerz. Te pancerze w ogóle mają swoje charakterystyki. Lekki ma niską ochronę, niskie zużycie wytrzymałości podczas walki i sprintu, wysoka regeneracja wytrzymałości. Średni, przeciętna ochrona, przeciętne zużycie wytrzymałości podczas walki i sprintu, przeciętna regeneracja wytrzymałości. Wysoka ochrona, wysokie zużycie wytrzymałości podczas walki i sprintu, niska regeneracja wytrzymałości. Osobiście bym bardziej dążył do bycia takim ciężkim gnojem i szedł dużo w budowę. Tak przynajmniej było na początku warto.
iść dużo w budowę, bo to jest dużo punktów życia, dłużej sobie powalczymy, a dopiero później bawić się w zwinność i siłę. Budowa się przyda zawsze praktycznie. No dobrze, czyli mamy Regisa Midlandczyka, który... Regis... Nie mogę sobie dodać dwuczłonowego imienia. Szkoda. Byłoby to naprawdę bardzo fajna opcja, gdyby można było robić dwuczłonowe imię bez konieczności. Aha, podłogi też... Podłogi. Podkreślnika też nie mogę zrobić. Dobra, trudno. Dobra, tworzymy postać. 10 minut wystarczy, żeby pokazać ten jakże skomplikowany przebieg tworzenia postaci, ale przyznam, że graficznie to tutaj wygląda bardzo ładnie, bardzo mi się podobają te wszystkie motywy, więc wejdźmy już do gry i nie pierdolmy się z tym długo. Chcę zobaczyć, jaka jest różnica między ciężkim pancerzem a lekkim pancerzem. Fuj, średnim, bo moja pierwsza postać, czyli Dun, którego mieliście okazję zobaczyć na początku. O kurwa. O ja pierdolę. Dun wygląda o wiele lepiej, chociaż tutaj coś się tekstury pochrzeniły i ciało mojego bohatera wychodzi za pozostałą część. I nie wiedzieć czemu broda mu zniknęła. I tutaj mu nogi wychodzą. Coś trochę teksturki się popieprzyły. No ale cóż, wejdźmy do gry. Zobaczmy, co nas czeka w tym pięknym świecie. Jak widzimy, że jesteśmy uzbrojeni od startu w topór i tarczę. Mamy jakoś tam trochę opancerzony sprzęt do walki, sprzęt bojowy. Mieliśmy na głowie kapalin. Jeżeli nie kojarzycie takiego czegoś, to bardzo polecam zaznajomić się z opancerzeniem. Ja przy okazji będę mówić, bo to jest w sumie coś, na czym troszeczkę się więcej znam. Troszeczkę więcej ogarniam pancerze, uzbrojenie z wczesnego średniowiecza pełnego oraz późnego. Tak samo myślę, że będę w stanie troszeczkę więcej powiedzieć w trakcie rozgrywki. Tym bardziej, że ponoć bardzo dużo się zmieniło, a ja nie grałem w tą grę już przynajmniej pół roku. Kiedyś miałem w planach zrobienie giveawaya z tej gry, ale no, miałem przez różne sytuacje życiowe, no i po prostu niechęć i niską ilość osób oglądających, stwierdziłem, że nie, dziękuję, daruję sobie i o ja pierdzielę, co tu się dzieje, wszystko się ładuje, 15 FPS-u, czemu mam tylko 15 FPS-u, 5 FPS-u, co się dzieje, wszystko się ładuje, halo, czy ja już mogę udawać, że coś ogarnię w tej grze? Dobra, maksymalnie odciągniemy. Dobra, zacznijmy od naszego wprowadzenia. Movement and Basic. Witaj w Gloria Victis. Poniżej porady pomogą Ci w oswojeniu się z podstawami rozgrywki. Aby przejść dalej, wciśnij Z, aby przejść do trybu eksploracji, a następnie ponownie Z, aby wrócić do trybu myszy. Okej, czyli w momencie jak naciskam Z, to mogę się obracać, a jak naciskam Z z powrotem, to mam tryb myszki. Fajnie, to jest przydatne. Aby obrócić kamerę w trybie myszy, przytrzymaj prawy. Wiii! Świetnie. Świetnie. Teraz wciśnij caps lock, by poruszyć się wolniej. Łopany. Szybciej i wolniej. No, dużych różnic nie ma. O, Mesemir. Jakiś kurde turbo cox. Jestem ciekaw, czy to jest jakiś gracz. Brotherhood of Lord Wrath. Chyba jo, to jest jakiś gracz, bo dziwnie się porusza, nie stoi, ma jakieś rangi. Dobra. Ponownie, kapsul. Przytrzymaj shift i poruszaj się, aby poruszać się sprintem. Mamy cel. Turlu. O, i widzimy na dole, spada mi pasek energii. Karleoński łuk. Jakiś Karlitos. Zbadajmy teraz podstawowe okno gry. Zacznijmy od ekwipunku. Kliknij sokę na prawo od paska szybkiego dostępu, a następnie na ikonę worka. Nie podoba mi się, że trzeba to rozwijać. Więc to, co tutaj mamy rzeczy. Moja pierwsza siekiera. Naucz się. Mała kukiełka żelaza. Fajnie. Dobrze. W oknie ekwipunku możesz zmieniać wyposażenie postaci i wraz ze zdobywanym doświadczeniem podnosić je statystyki. Zamknij okno ekwipunku i otwórz okno rzemiosła klikając ikonę młotka. Okej, klikam. Jestem ciekaw, czy jedno na drugie chodzi. Nachodzi, tak, nachodzi, więc muszę zamykać. O Jezus. Już kliknę na recept.
Wybierz taką, którą możesz wykonać. Najlepiej będziesz nie zobaczył tworzenia siekiery. W ekwipunku znajdziesz skrzynię z niezbędnymi materiałami. Kliknij PP, aby otworzyć. Następnie w lewym górnym rogu, to rzemiosło, profesję, zbroj, mistrzostwo. I znajdź receptę żelazna siekiera. Siekiera żelazna. No tak. Bardzo dobrze. Kliknij stwórz, aby wykonać przedmiot. Siekiera wygląda całkiem legitnie. Wszystko mamy przygotowane. Szkoda, że trochę mi się nie podoba jeden motyw. Że faktem wszystko dostaliśmy, mamy jakąś kukiełkę, mamy to, ale czemu nie mieliśmy zrobić tego żeleźca? To po pierwsze, żeby zrobić dwa elementy siekier, potrzebny by był trzonek, czyli stylisko sosnowe, oraz żeleziec, czyli ta końcówka. No by było fajne, żeby to zrobić oddzielnie, właśnie z tych samych materiałów, ale oddzielnie, co tak by pomogło nam w rozwijaniu swoich umiejętności. O, następnie dostaliśmy troszeczkę expa na następnej lewej. Przejdź teraz do prawdziwego wyzwania. Kliknij strzałkę, aby przejść dalej. O kurde. Witaj w samouczku walki. Wciśnij broń, wciskając F na klawiaturze, a następnie wciśnij Z, aby pokazać kursor w trybie bojowym. Następnie kliknij strzałkę, aby przejść do dalej. Aha. Okej. Okay. Kliknij lewym przyciskiem mięsza, poruszając myszką w różne strony. W ten sposób wykonasz ataki z różnych stron. Pamiętaj, że każdy rodzaj ataku poszczególnymi rodzajami broni ma inną siłę i właściwości. Czyli mogę zrobić od góry do dołu pyk z boku. No i oczywiście pchnięcie. Bardzo fajne. Podoba mi się właśnie ten motyw. Mamy również siłę naszego ataku. Będzie z ciebie dobry wojownik. Pora na blokowanie. Znajdź sobie przeciwnika i zablokuj jego atak, trzymając coś tam prawy przycisk w obronę. Nie daj się zajść od tyłu, fajnie. Wypadałoby przejść się troszeczkę poza miasto. Znaleźć jakiegoś człowieka, który ma problem. Bym cię jednął, ale nie mogę. Szkoda. Dobra, przejdźmy trochę poza wioskę. Faktycznie nasza wytrzymałość bardzo szybko spada. Będziemy bardzo narażeni na uderzenie od strony przeciwników. Więc musimy naprawdę spokojnie podchodzić do naszych wrogów, którzy będą nas atakować, bo moja wytrzymałość bardzo szybko spada, mimo iż mam 400 ileś. Pomóż chłopom w polu. Zabij wyrzutków kradnących zapasy, zabierz zboże. Zajebiście, jest tu jakiś quest. Wcześniej czegoś takiego nie było. Podoba mi się to niezmiernie, ale dostałem jakiś sygnał z telefonu, którego nie wiem gdzie jest. Tam leży, ale trudno. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Wyrzutek. Dobra, halo wyrzutku. Jak chcecie tak pisnąć siekierą w ryj? I opa! Co? Nie trafiłem? O! Sparowałem. I pyk. O! Użyj kopnięcia. Puh, co to kurwa było? Okej, okay. Jeden wyrzutek. Dzienne zadanie, pokonaj bandyci. Fajnie. Mamy podnoszenie. Borowik! Będę wpierdalać grzyby. Będziesz się dobry wojownik, pora na blokowanie. Nie da się zajść od tyłu. Okej, okay. No spoko. Skoro panowie mnie tutaj już przekonaliście do tego, co robić. Blokowanie to postawa w walce. Blokując przez przeciwnika, wytrącasz go na chwilę z równowagi. Wykorzystaj ten moment, by wykonać kontrę. Żółty pasek w lewym górnym rogu ekranu to twój poziom wytrzymałości. Aha, tylko że on jest na dole. Bardzo fajny, lewy górny. Nie dopuść do sytuacji, aby spadł on do zera. Przejdź do broni dystansowej. Otwórz ekwipunek i załóż łuk. O kurwa. Dobra, mamy łuk. Zapamiętaj, że warto blokować, wykonując kontry i utrzymywając odpowiedni poziom wytrzymałości. Nie daj się zabić zbyt szybko, a na pewno tobie usłyszą. Kliknij dalej, aby zamknąć okno. Okej, ja chcę tutaj zrobić taki fajny myk, bo to robiłem zazwyczaj. Ha, jest bardzo przydatne, sobie wsadzić tu tupę. Mamy siekiera żelazna i co? Siekiera żelazna minus 3. Ja to siekierę żelazną minus 3 sobie tupę wsadzę. I po prostu będę używać tej, która ma większej obrażeń. Pięknie. Tymczasem mogę strzelać do gościa
I widzicie, mój łuk się napręża i w pewnym momencie on spada, przez co nie będzie sensu w ogóle strzelać. Prawy mogę przytrzymać, no i oczywiście pociski lecą parabolą. Nie trafiłem, więc trzeba... Pyk, dalej. Dobrze, trafiony. Pyk, dostał. I padł, świetnie. Kurwa, jakiś pies mnie tu wyje, jebany kaleka. Zapomniałem o tarczy. Halo tarczo. Wyglądasz jak pokrywka do śmietnika u nas w pracy. Dobra. Halo, halo przyjaciel. Pokaż co miałeś. Miałeś węgiel. Zapamiętaj, ale to tak, bla 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 bla. Nie daje się zabić zbyt szybko. Fajnie. Coś jeszcze chcecie mi powiedzieć? Nie. Czyli to już mamy wszystko. Sagurus. Okej. Okay. Pomóż chłopom. Zabij wyrzutków kradnących zapasy. Czy ja mam... O! Zobaczmy sobie minimapę. O, farma Onara. To jest ciekawe. Kojarzycie Onara z Gotika? No to prawdopodobnie jego. Co mamy dalej? Dufena. Kopalnia Limetro. Limetown. Obarta. Farma i Lobarto. Lobarto. Warownia zakonu pierwotnej wiary. Też fajnie. Klasztor Bractwa Gniewu Pańskiego. To należy do Midlandczyków. W ogóle widzę, że mamy tu znacznie, znacznie większą ilość punktów kontrolnych do przejmowania, co jest zajebiste. Bo na początku naszych rozgrywek to było mniej więcej taki kontynencik. Tyle można było zwiedzić. A teraz mapa jest praktycznie dwukrotnie, nawet trzykrotnie większa, bo tu mamy jeszcze wyspy do tego, a tutaj planują się kolejne, widzę. Więc jest naprawdę, naprawdę zacnie. Jakiś gostek pode mnie podchodzi, ma jakieś fajne rzeczy. Że ci... Dobry. Oho, fajnie. A, tamten Wesemir to jednak był gościu. A, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. Chciałbym zaznajomić się z tą kartką, bo nie wiem co to jest. Dobra, tutaj kliknij, kliknij. Jest, dostałem. Pyk. Pyk, pyk. Dostałem gifty? Wróć, wróć, wróć. Gifty, gifty, jest gift. Warunki za dzienną aktywność. Dobrze. Siekier. Siekier, a ma taka gówno dupa i nic mi z tego nie dało. Okej, okay, słyszymy różne motywy pogodowe. Umiejętności. O w pizdę! Tego nie było, to jest zajebiste. Już wkrótce, ale tu można szermierkę. Co mnie nie zabije, to wzmocni. Regeneracja żywotności zwiększona 2. No, to mi się nie podoba. Maksymalna ilość punktów wytrzymałości zwiększona 2%. To już jest lepsze. To jest coś dla tanka. To jest podkręcona strzała. Obrażenia krytyczne zadawane broni dystansowo zwiększone 2% na poziom. Zajebiste. Można mieć 20% krytykala. Niespodzianka. Obrażenia zadawane w plecy zwiększają... zostały zwiększone 2% na poziom. To też jest spoko. Dla wszelkich asasynów, którzy mogliby tak być. Ale to jest raczej bardzo rzadkie w tej grze. Silno ręki. Obrażenia zadawane przy w pełni naładowanym pasku siły zwiększają o 1% na poziom. To jest fajne. Szermierz. Już wkrótce, już wkrótce, już wkrótce. A to będzie naprawdę bardzo fajne. Progres 2. Aha, czyli nie mogę jeszcze tego użyć. Szkoda. No jest to bardzo coś, jest coś bardzo fajnego. Co mamy dalej? Jak to już mieliśmy wcześniej? Rzemiosło. Kategorii rzemiosła mamy od chuja jeszcze troszeczkę. Jest naprawdę fajne, że w końcu ten... No nie wiem czy fajne, bo z jednej strony mamy wszystkie tutaj materiały, nie materiały, tylko recepty, ale nie mamy takich podstawowych, innych ciekawych rzeczy. No, no nie wiem, trudno mi powiedzieć teraz o co mi dokładnie chodzi. Bo tam widzę, że oni też coś mówią o receptach na dole, więc mi się wydaje, że jakieś epickie rzeczy to się zdobywa później, recepty. A póki co mamy takie podstawowe rzeczy. Ale mimo wszystko jest to fajne, bo na początku jak w to grałem, to tego w ogóle nie było. Tutaj trzeba było zdobywać, kupować wszystkie gówno i samemu się ekspić, to była masakra. Ale z drugiej strony jest to naprawdę bardzo fajne, że mamy jakieś umiejętności startowe. I fajne jest to, że w każdą stronę możemy sobie wybrać i pójść. Sprzączka. Wygląda jak pierdonek. A nie, to jest sprzączka. No to faktycznie, okej. Lecimy dalej. Co mamy tutaj? Gildia.
You are not in any guild yet. Please type in your new guild name. Trochę głupie, że mamy polsko-angielską wersję. Osiągnięcia. Pokonanie bandyci 2 na 25. Polowanie, rzemiosła, dzienne wyzwania. Bardzo fajnie, że mamy coś takiego. Mamy takie zadania, które możemy dziennie wykonywać, czyli daily questy. Jest to naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Co dalej? Drużyna. Nie mam drużyny, więc w dupie z tym. Ekwipunek. No i oczywiście możemy wszystko zwiększać. Zatwierdź. Mnie bardzo by interesował fakt, gdzie jest mój pasek zdrowia. Bo nie widzę. Mi się wydaje, że coś się spierdzieliło. I tutaj powinien być cały pasek zdrowia, wszystko. A tego nie ma. Co to jest? Nagroda za kontrolowanie na lokację, szansa na tworzenie przedmiotu, szansa na łupy, wydobycie surowców, ile zbieranych surowców, doświadczenie flagą. No, dobra. Okej, okay, weźmy jeszcze tarczkę. Dobra, możemy chyba ruszać, zabijać. Zobaczymy. Ojejku. O, nasza postać potrafi też skakać. Trochę zjebanie to wygląda. A, bo trzeba przytrzymać. Lol. Ale to wygląda głupio. Dobra, miałem pozabijać jakichś obwiesiów. O. Ja nie wiem, czy ja mam z nimi pogadać. Połóż chłopom w polu. Zbierz zboże. A jak mam zebrać zboże? To jest zboże? Zboże, zboże, zbożenko. Nie wiem, może zagadam do kogoś. No dobra, zacznijmy od tego, że schowam broń. Mój syn jest skończonym leniem. Do roboty się nie chce weźmie. Tylko za dziewuchami gania i piwsko złopie. Jebany kurwa karakan. Dobra, dobra. No to spoko. No znajdzie spoko, ślepe na jedno oko. Dobra, przejdźmy do zbierania zboża, bo chciałbym to zboże chyba znaleźć. To wygląda na zboże, ale chyba zostało już zebrane. Zabija zboże! Może obwiesiów zabije wtedy. Wyrzutków. O kurwa, panie. Przywódca wyrzutków. Dużo ich. No nie dam rady. Chyba, że będę szczylą. Z moja flinta. Pany. Moja. The fuck? Ja chcę go zabić. Nega! Trafiłem! W nogę? Nie, w głowę. Trafiam. Zabijam. Trafię go. Zabiję. Zabiję. Dostałeś strzał w dupę. Umrzyj. Halo, Andrzej. A, dopiero teraz pokazuje mi się mój poziom zdrowia. Ej. Stary, masz laga. Miałeś umrzeć. 24 złoto. Yeah. Hello. Hello. Co to macie? Co to macie fajnego? Ja chcę tutaj pozwiedzać. Masz coś tu? Halo? Nie? Kurde, wszyscy umierali, ponikali. No panie, to nic tutaj nie pozbierasz. Nic nie zrobisz. Co za gilioza. Ale chyba zboże wyrosło. Czy zboże wyrosło? Nie. Okłamali. No nie, no kurde, nie wiem, co tutaj zbierać. Gdzie jest zboże? To wygląda na chmiel albo jakieś inne paprotki. Chmiel znajduje się zbyt daleko surowca. Musisz mieć w ręce przedmiot. Siekiera! 13 sekund będę zbierał chmiel. Siekierą. Bo o to chodzi w tej grze. Żeby zbierać chmiel siekierą. Nie wiem, czy wiecie, ale najlepiej zbiera się chmiel siekierą. Nie! Idź sobie! Idź sobie! Kurde, mój chmiel! Ha! Fuck you! Ja zbiorę go szybciej!
Albo ty go zbierzesz szybciej, jeżeli weźmiesz sierp. Chciałbym podkreślić, że zbieranie chmielu siekierą jest o wiele wartościowszym zadaniem! To nie jest proste! Ha, frajer. Ty kurwa. Tak, jak to zboże. Kurczak! Jep! Zabity. Najtrudniejszy przeciwnik świata. Kurczak został zabity. Jo! O, panie! Zbierać kurczaka. Zbieram zboże! Pszenica. Czy pszenica jest zbieżem? Ciężki pancerz i trzymana broń wpływają na czas zbierania surowców. Aha. Wiem, że właściwie narzędzia pomagają. O, ja teraz dzienne zbieranie surowce. Słodko! Panie, ja sobie tutaj posiedzę, pozbieram. Nie no, tak jak widzicie, można tutaj być wszystkim. Można być farmerem, hodowcą, morderczym, zabójczą kurczaków, gwałcicielem drobiu. No, wszystkim. Jakiś pan tu do mnie idzie. Play for win. Cześć, ładny jesteś. Halo, panie ładny. Ach, panie. Panie, miło mi poznać. Chciałbym pożyczyć zdrowia, szczęścia i pizoty. Wroni cień. Panie, ty pewnie masz questy. Quest giver. Witaj, czego potrzebujesz? Bywaj. Ty kurwa. Znalazłem gościa, z którym mogę pogadać. Dara. Nie chcę z tobą gadać. Czy ja z tego coś mogę zbierać? Nie. To jest tylko leżące gówno. Ale tu mamy drzewno. Możemy sobie rąbać drzewno. I do tego przydaje się siekiera. I patrz jak szybko. Myk, myk, myk. Koniec. Pięknie. Czyli zebrany surowiec jest. Mogę... O, zbieraj jeszcze więcej drewna. Halo, drewno. Co to kurwa? Zmęczenie. Regeneracja wytrzymałości minus 1. O. I'm gonna kill you. I'm gonna give him a chicken. Chłodysz. No, nie byłem wystarczająco blisko. Przepraszam. Owa. No nie bij gość. Ha. You're dead. Not big surprise. Heavy would be happy. De facto coś mi tu nie gra. Ping jest dosyć wysoki. Okej. Okay. Mamy tam też kamień. Zajebisty kamień. Kamień zajebistości plus 10. Ale najpierw zabijemy tego wyrzutka, który wygląda jak Ragnar Lodbrok. Umrzyj! No to, żebym go zabił. Przepraszam. Nie chciałem. Ja sobie żartowałem. O, świn. O, świn. O, liseł. Lisek chytrusek. Limonit. Też fajna rzecz. Też można zbierać. Z limonitu robiły się później różne rzeczy. No oczywiście pewnie lepiej żelazo i inne takie zbierać. Okej, okay, tutaj mamy wyrzutka i wyrzutka. No to same wyrzutki. Ogólnie wygląda ta gra bardzo przyjemnie. Ciekawe, że ja mogę przez test strzelać. No i chyba już tam nie wrócą. Oj.
Okej, okay. Bo oni się chyba tutaj zablokowali. Dobra, lecim szczylą. Pyk. Pyk. O nie, on biegnie jakoś inaczej. On biegnie jakoś inaczej. On biegnie kurwa strefem. Nie! On biegnie za blisko! Odejdź! Odejdź! Miałeś umrzeć. No chyba bronienie się przed łukiem jest głupim pomysłem. Czekaj, kurde, nie mam czasu. Jebs, jebs, dobra. Okej, okay. Wydaje mi się, że w tym odcinku to będzie na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, oczywiście zostawcie łapkę, komentarz, etc.